Ja twierdzę, że najgorsze Legia ma za sobą, bo początek sezonu, mówiąc delikatnie, był słaby. Te ostatnie mecze, szczególnie z wreszcie przeciwnikiem lepszym, no, każdemu, kto tej drużynie kibicuje, to powinny przywrócić wiarę w nią. Są jeszcze problemy do rozwiązania na pewno i tu o tym rozmawialiśmy, zgadzam się z Jackiem, że to wygląda dobrze do czasu, aż trzeba strzelić gola, bo bez goli nie ma zwycięstwa, więc nie będzie trofeów i to trzeba szybko naprawić. Pytanie, kto ma to zrobić? Pomysł numer A trenera Wukowicza, czyli Sandro Kulenowicz, no chwilowo rozczarowuje i nie jest w stanie tych oczekiwań spełnić, więc prawdopodobnie po przerwie na reprezentację we wrześniu i w październiku możemy zobaczyć Legię z innym garniturem napastników. Czy ewentualnie odpadnięcie z Ligi Europy będzie się wiązało z końcem, czy podziękuje prezes Mioduski? Komu? Trenerowi, bo tak też było we wcześniejszych. Czytałem. No właśnie, to chyba byłby dla mnie najgorszy scenariusz chyba. A wkolwiek wszystkiego możemy się spodziewać. Czytałem wypowiedź prezesa Mioduskiego, który mówi, że niezależnie od tego, czy Legia będzie, wiadomo, jakby była w Lidze Europy, to byłby to wielki sukces, ale jak odpadnie nawet, no to trener cieszy się zaufaniem, bo drużyna gra coraz lepiej i z tym się trzeba zgodzić. Rzeczywiście, że gra lepiej niż z Europą FC z Gibraltaru na pewno. Natomiast musimy o jednej rzeczy pamiętać. 900 dni ponad minęło, odkąd polski klub grał z kimś poważnym w Europie, w eliminacjach. To jest po pierwsze. Po drugie, Legia jest jedynym zespołem, który wyeliminował w eliminacjach jakiegoś rywala. To jest szokujące, naprawdę. Trzeci sezon z rzędu nie będziemy mieli na jesieni polskiego klubu w europejskich pucharach. Jeśli się okaże, że za rok możemy mieć nie cztery drużyny, a trzy. To jest szok, naprawdę. To trzeba też sobie to powiedzieć, że to jest sytuacja beznadziejna w tej chwili. Polskie kluby walczą przez cały sezon o grę w europejskich pucharach, a kiedy już tam się dostają, to przegrywają w pierwszych rundach. No tak, takie są fakty, słuchajcie. No, tylko Legia zaszła tak daleko i tak naprawdę przegrała minimalnie. Więc sytuacja jest zła, ten poziom rzeczywiście jest po prostu, jak się go weryfikuje z Europą, jest po prostu niski. Więc no, o tym trzeba myśleć, tak? Budować tę kadrę nie tylko na walkę o tytuł mistrza Polski, wicemistrza i drużyny, która zajmie trzecie miejsce, ale jeśli ktoś poważnie myśli o pucharach i o grze w Europie regularnej, to musi myśleć już teraz. Więc jeśli trener Wukowicz miałby zostać, a spodziewam się, że nie będzie żadnego trzęsienia ziemi w Legii, to musi już myśleć o tym, co dalej, co będzie po sezonie 2019-20, po Mistrzostwach Świata, Europy, przepraszam, kiedy piłkarze bardzo szybko znowu zaczną eliminację do kolejnych pucharów. O tym trzeba myśleć już teraz i budować drużynę pod kolejny projekt typu, no będziemy znowu walczyć od pierwszej rundy. No niestety, takie są fakty, ale o tym trzeba już to trzeba teraz planować. Oprócz tego, że można nas słuchać w radiu dla ciebie też, można nas oglądać dzięki internetowi, Facebookowi, na TVP Sport i w radiu dla ciebie. Już chyba zakończymy temat Legii. W niedzielę o 20:00, wyjątkową właśnie, o 20:00 jest mecz z Rakowem. Później czas na reprezentację, właśnie chciałem teraz porozmawiać o reprezentacji i czas dla drużyn klubowych i szczególnie dla Legii, bo ostatni miesiąc czy półtora grając w eliminacjach Ligi Europy to nie mieli czasu na trening, a teraz będą mieli dosyć i zobaczymy, jak ten czas przepracują nie tylko Legia, ale drużyny klubowe. I teraz zajmiemy się reprezentacją. Powołania na mecz ze Słowenią 6 września i z Austrią 9 września tutaj w Warszawie trener Jerzy Brzęczek powołał takich zawodników: bramkarze Fabiański, Skorupski, Szczęsny, obrońcy Bednarek, Bereszyński, Cionek, Glik, Gumny, Jędrzejczyk, Kędziora, Pazdan, Reca, Rybus, pomocnicy Bielik, Błaszczykowski, Góralski, Grosicki, Kądzior, Klik, Krychowiak, Linety, Szymański, Zieliński, napastnicy Kownacki, Lewandowski, Milik, Piątek, teraz do Jacka Bednarza, czyli mamy najlepszą możliwą kadrę. Czy jakieś obawy przed meczem ze Słowenią, czy meczem z Austrią, patrząc na nazwiska, patrząc na formę poszczególnych zawodników?
Czyli obawy w tym sensie, że nie wolno lekceważyć przeciwników i tych Austriaków absolutnie bym nie lekceważył. Oni w tym meczu, który wygraliśmy, oni pokazali ząb i na pewno nie będą się chcieli poddać, bo też walczą o swoją skórę. Natomiast w przeciwieństwie do tego, co powiedział Jacek o klubach, no reprezentacja jest diametralnie w innej sytuacji. Ona od dłuższego czasu ma dobry PR spowodowany tym, że generalnie no poza tym ostatnim turniejem to nas nie zawodzi, bo ona na dużych imprezach jest i poprawia nam nastrój, jeśli chodzi o taką rywalizację międzynarodową. Faktycznie skład personalny dzisiaj wydaje się jest bardzo dobry, bo nie tylko ci zawodnicy, którzy przyjadą, nasi stranieri przyjadą ze swoich klubów, oni tam grają i grają raczej dobrze, więc tutaj nie ma obawy, żeby mieli zawieść reprezentacji, ale również ci zawodnicy, których wymieniłeś, a którzy są z ekstraklasy, oni też się nieźle prezentują, więc no to taki wyświechtany komunał jest, ale ten kłopot bogactwa, myślę, że trener Brzęczek ma też coś takiego, co życzę każdemu trenerowi, mianowicie po początku i starcie w eliminacjach, gdzie tam trochę pomyj na niego niesłusznie wylano, on konsekwencją właśnie i tym, że zdobywa punkty regularnie ta jego drużyna, mimo tego, że nie wszystkie mecze zagrała spektakularnie, ma komfort i może spokojnie się przygotować, może to on rozdawać w tej grupie karty i tu wielki naprawdę wielki szacunek dla chłopaków, którzy tą reprezentację tworzą, bo to wypracowali, biegali, wygrali, ale również dla trenera i jego sztabu. Tak. Mhm. Ja tak myślę sobie o tym, że Jacek wspomniał o tych słowach krytyki. Rzeczywiście pod adresem trenera Brzęczka tego było bardzo dużo po Lidze Narodów, kiedy trener testował różne ustawienia, kiedy rzeczywiście przegrał, kiedy się okazało, że spadliśmy z tej najwyższej dywizji, że już nie będziemy w niej grać, już to jest jeszcze tam, no nieważne, to jest nieistotne. Natomiast później rzeczywiście wymagano spektakularnych wyników, ale kiedy przyszło zwycięstwo nad Austrią na wyjeździe, no to się okazało, oj, mieliśmy tam swoje kłopoty, umówmy się, tam było dużo problemów, natomiast było zwycięstwo, tak? Te ostatnie mecze przecież i wszyscy się bali Macedonii, że ta Macedonia na swoim terenie to gorący rywal, że tam będzie trudno, a tu się okazało, że jednak poziom reprezentacji Polski jest dużo wyższy od poziomu reprezentacji Macedonii. No a kiedy w końcu przyjechał Izrael, który też był, miał być strasznym zespołem dla nas, bardzo niewygodnym, bardzo trudnym, mieliśmy tu mieć strasznie ciężką przeprawę, to się okazało, że nie było wcale tak źle, przeciwnie, było bardzo dobrze. I teraz znowu jest Słowenia i tak patrzę sobie na Słowenię, 1-1 z Izraelem, 1-1 z Macedonią. Minimalna porażka z Austrią. 0-1 z Austrią i zwycięstwo nad Łotwą. I to wysokie bardzo. Tak, nad Łotwą, przypomnę, no wow, nad Łotwą. Szanując wszystkie drużyny, które są w tych eliminacjach, nie zapominajmy o tym, że biorąc pod uwagę potencjał reprezentacji Polski, piłkarzy, którzy tam grają, tak jak powiedział Jacek, nie grają ogonów, tylko grają w dobrych europejskich klubach. Mamy w końcu naprawdę, no jeśli chodzi o kapitana reprezentacji Polski, to mamy gwiazdę europejskiego, światowego formatu. No to te eliminacje powinniśmy po prostu przejść, tak zwyczajnie, normalnie przejść, tak jak się czasami oglądaliśmy na Niemców, Hiszpanów, wow, oni w eliminacjach zero porażki, dlaczego my tak nie mamy zagrać z tymi rywalami, których mamy w grupie? Obawy były rok temu po Mistrzostwach Świata, tak, po tym wszystkim, po Lidze Narodów, ten po badanie, Lidze Narodów głównie, tak, ale tak. Też ta drużyna, wiadomo, jak to się mówi, zaczynasz sezon jeszcze nie w pełni, gdzie przystępujesz, eliminację rozpoczynasz i z górnej półki z drużyną, która praktycznie miała z nami walczyć, Tomek, o ten awans. Tak? Myśmy w Lidze Narodów grali z Włochami i z Portugalią, tak. A tutaj gramy z Łotwą, Izraelem, Macedonią, i Portugalia Słowenią wygrała i Ligę Narodów. Tak, ja wiem, oczywiście, no. Tak. Chodzi o to, że to był zupełnie inny przeciwnik. Teraz gramy z zespołami po prostu słabszymi w Europie od nas. Ale ja bym chciał, żebyśmy podnieśli taką poprzeczkę, bo już Mistrzostwa Europy były tak. 2-16. Przepraszam, że ci wchodzę. Nie, ja oczekuję i chyba wszyscy byśmy oczekiwali, że żebyśmy tutaj
i zawodnicy sami, plus i reprezentacja już pod wodzą nowego trenera, żebyśmy troszeczkę, nie trosze, żebyśmy zrobili ten progres. Nie tylko ty tego chcesz. My jesteśmy w tej chwili w strefie komfortu, w eliminacjach, wygrywamy, natomiast faktem jest, że kiedy zbliża się termin dużego turnieju i jestem przekonany, że my na ten turniej pojedziemy, na Mistrzostwa Europy, no nie, no naprawdę, no, 12 nie, punktów, nie, to już no, nie ma o czym mówić w ogóle, no nie, to już katastrofa jakaś musiałaby się wydarzyć. Tak, i będziemy drżeć, kogo dostaniemy, kogo i czy tak, i czy nam się, i znowu będziemy mówić, no wyjście z grupy to wiadomo, prawda, a co dalej, tak, mamy apetyty. Oni też mają, ta drużyna zgrywa się, ta drużyna się coraz lepiej rozumie, wyniki będą ją budować. Wiadomo, żeby tylko nie wpaść znowu w drugą pułapkę, czyli ale jest fajnie, prawda? Ale jest super, wszystkich tutaj będziemy po kolei lać. I nie dajcie nam kogokolwiek, to my sobie z nim poradzimy. Ta drużyna jest moim zdaniem na eliminację skrojona idealnie. Wygra je, co będzie dalej, nie jestem w stanie powiedzieć. Tak, natomiast tylko przypomnę sobie i wam, pewnie słuchaczom też, że świetnie się oglądało reprezentację na Wałki we Francji i taką na Euro chciałbym zobaczyć drużynę Jurka Brzęczka, bardzo mu mocno tego życzę. Ja nie wiem, czy Jurkowi nie przydała się ta Liga Narodów właśnie po to, zresztą jak wszystkim, bo przypomina, żeby pewne rzeczy poczuć i sprawdzić, przetestować. Przecież my w tym pierwszym meczu w Lidze Narodów z Włochami, pechowo zremisowanym, tak, to ja przecierałem przez chwilę oczy ze zdumienia, bo Włosi na naszym tle przynajmniej w pierwszej połowie wyglądali jak reprezentacja z potwornymi problemami. Oni się szybko ogarnęli jakoś później i teraz też w tych eliminacjach dużo lepiej wyglądają, ale to dowodzi tego, że jak się ma problemy i się je dobrze zdiagnozuje, to jakimś dobrym pomysłem i konsekwentnym działaniem da się coś poprawić. I tutaj Tomek, jakby wracając do tego, co ty powiedziałeś, tak, fajnie jest, miejmy ambicje chcieć coś więcej, nie wstydźmy się tego. Natomiast nam bardzo źle robi, jak popadamy w taki, to o czym tutaj ja coś powiedział, jak popadamy w taki samozachwyt, taką euforię. Słoweńcy są dużo mniejszym narodem, mają dużo mniejszy potencjał, ale ja wam mówię, że każdy zawodnik, który pojedzie grać w reprezentacji Słowenii, nie ma znaczenia, że oni nie mają szans już na wyjście z grupy. Oni, dla nich jest to okno wystawowe, dla nich jest to coś, czego oni są dumni, oni, bo taką mają też naturę, oni będą za tą Słowenię walczyli do końca i nie pozwolą nam tych punktów łatwo zdobyć. Zdecydowanie tak, jeśli chodzi o piłkarzy, których wymieniłeś. Ja się bardzo cieszę, że trafił na listę powołanych piłkarzy na te dwa mecze Christian Bielik. Uważam, że mistrzostwami Europy na to zasłużył. I chciałbym, żeby on w jednym z tych meczów zagrał więcej niż 10 minut. Chciałbym. Wiadomo, że no, konkurencja na tej pozycji jest. Wiadomo, że zaufanie wobec Grzegorza Krychowiaka jest ogromne. Ten piłkarz też się odnalazł w Rosji. Naprawdę szacunek za to, że... Niesamowite że, też, że, tak? Że się odnalazł, że gra, że wygląda dużo lepiej. On generalnie potrzebuje meczów. On zawsze to powiedział, że musi biegać. Akurat trafił do takiego klubu, że no, niesamowity ma ten sezon. Nie wiem, czy może w statystykach chyba nie najlepszy jego sezon, patrząc to, co tam on robi. On ma taką sytuację trochę jak w Hiszpanii miał, tak? Gdzie robi to, co jest jakby jego... odpowiada jego osobowości takiej boiskowej i czuje się potrzebny też, tak? Bo ewidentnie tak jak on tam gra, tej drużynie jest to potrzebne. I to go zbudowało cudownie. Tylko że właśnie w Sewilli bardziej mi się wydawało, że i chyba takim był zawodnikiem, że on ma tam zabezpieczyć te wszystkie tyły, dostarczyć piłkę do pomocników i jakby to jest jego całe tutaj robota. Ciężka robota, tak? A tutaj w Lokomotywie on i asystuje, strzela, rozprowadza te akcje nie tylko w defensywie. Także tutaj, no właśnie, takiego Krychowiaka chciałbym zobaczyć w reprezentacji. Tak, rozkręcił nam się rzeczywiście bardzo. Natomiast chciałbym, żeby pod jego okiem dojrzewał Christian Bielik i to jest bardzo dobry pomysł, żeby tego konkretnego piłkarza z drużyny Czesława Michniewicza wyciągnąć i żeby go wstawić tutaj do reprezentacji seniorskiej, bo to jest chłopak bez kompleksów absolutnie, który ma apetyt na granie i ma talent, co pokazał na tle rówieśników na Mistrzostwach Europy, że naprawdę nie odbiega w ogóle poziomem, umiejętnościami, czytaniem gry, odnajdywaniem się w sytuacjach boiskowych również, no i też jest skuteczny, też potrafi strzelić, więc to wszystko ma. Jeśli to właśnie zrobi Jurek Brzęczek,
do czego go też bardzo bym zachęcał, to też pokaże, że on widzi jakąś dłuższą perspektywę, a nie tylko perspektywę tą taką bieżącą, związaną bezpośrednio z rywalizacją, bo wszyscy wiemy, że te nasze tuzy, które dzisiaj są w reprezentacji, no to są piłkarze, którzy za chwilę będą w takim wieku, że się będą raczej zbliżali do... Nie chcę powiedzieć emerytury, tak? Ale będą po 30, tak? A już więc, są po 30. A więc, no. I tak, albo już będą się zbliżali do takiego wieku, są mocno po 30. Ludzie pokroju Bielika, nie ma lepszego momentu, żeby do reprezentacji wejść i w niej dobrze poczuć, bo teraz ich błąd nie musi nas kosztować utratę awansu czy czegoś takiego i to będzie bezcenne doświadczenie. Super, jakby jeszcze ktoś z tej reprezentacji swoją grą zasłużył na to, żeby w pierwszej reprezentacji zagrać i coś, jakiś ślad w niej zostawił. Patrząc na defensywę tutaj Bednarek z Glikiem, to chciałoby się powiedzieć, żeby Bednarek więcej coś znaczył, ale przy Gliku ma się czego jeszcze uczyć. Mamy Krychowiaka w środkowej strefie, no i mamy gościa z przodu, który rozpoczyna chyba najlepszy sezon. Oby tak było. Znaczy rozpoczyna pod względem dwóch spotkań. Drużyna jego zdobyła 5 bramek i wszystkie 5 bramek jest jego. Także tutaj i im starszy, tym, jak to się mówi, nie zaglądamy nikomu w metrykę, ale im starszy, tak jak wino, tak? Nie, im lepszy. Można. Aczkolwiek zaskoczył mnie bardzo tym, że przy podpisaniu kontraktu założył okulary. Zastanawiałem się, czy to już jest ten moment, że Robert Lewandowski zakłada okulary. Nie, żartuję oczywiście. Ale Rummenigge, jak był czynnym piłkarzem, też jak się gdzieś pojawiał, Beckenbauer zresztą, tak, oni też ubierają okulary zwykle. W okularach zwykle, zwykle zerówki, bo to tak dodaje szyku chyba trochę w Niemczech. Żartuję, ale... Tak. Przychodząc dzisiaj do radia, spojrzałem na kalendarz Ligi Mistrzów. No Robert, wiadomo, nie od dziś. On chciałby Koło 20 września zaczynają. Tak, ale on chciałby z Bayernem tę Ligę Mistrzów wygrać. 30 maja jest finał Ligi Mistrzów. Tak blisko wtedy Stambule, będzie do mistrzostwa. Stambule. Życzę tego, żeby on zagrał, ale potrzebujemy go na turnieju wypoczętego. Natomiast na pewno byłoby to coś dla niego niesamowitego, gdyby osiągnął swój cel. Dzisiaj jest rzeczywiście na ustach wszystkich, strzela, jest skuteczny. To jest fantastyczny piłkarz, poziom równy od wielu, wielu, wielu lat. Tak, mamy gościa, który jest w stanie nam znowu tę eliminację wygrać, bo tak było do tej pory. Oby jeszcze życzmy sobie tego, bo to będzie faktycznie na pewno dla Bayernu sezon trudny również w Bundeslidze. Myślę, że tam konkurencja rośnie i po cichu ktoś jeszcze ma apetyt wielki, żeby tą rywalizację zaciętą o mistrzostwo jeszcze zwiększyć, więc i to chyba nie będzie wyłącznie Borussia, tylko jeszcze dwa kluby się będą chciały mocno włączyć, więc to będzie ciężki sezon. Życzmy Robertowi, żeby jego koledzy, którzy ewentualnie mają mu też pomóc w zdobywaniu tych goli, żeby byli w stanie tę sytuację tworzyć, tak? A więc żeby wrócił do reprezentacji w wielkim stylu Arek Milik na przykład, tak? Żeby Piątek również zaczął strzelać jak w poprzednim sezonie. Również czuł się dobrze, żeby zaczął strzelać, tak? To jest coś, co Robertowi na pewno też pomoże, bo on, żeby nie było takiej sytuacji, że Robert, mamy teraz mecz o wszystko, musisz nam pomóc, tak? To się fatalnie gra też. No też spójrzmy jeszcze, ja bym chciał spojrzeć jeszcze troszeczkę na lewą stronę obrony, bo właśnie w końcu Rybus zaczął i sezon, i mecze, gra regularnie w Lokomotywie i też oczekuje właśnie, chyba też Jurek Brzęczek ma tutaj problem z tą lewą stroną i chciałby się powiedzieć, żeby w końcu, jak to się mówi, Rybus coś więcej dał tej reprezentacji, ale też widzę też, że jakby to troszeczkę pomocną dłoń wyciągnę do ręce młodego zawodnika, gdzie w przyszłości teraz zmienił klub na inny, żeby grać regularnie i to jest też chyba, patrząc na to, że myśli, że w przyszłości ten chłopak może coś dać, czy ewentualnie gdzie będzie grał klubowy, a może i reprezentacji. Tę rękę Jerzy Brzęczek wyciągnął do Recy, zdaje się, w pierwszym meczu, o którym Jacek wspominał, Ligi Narodów z Włochami. Wtedy już wyciągnął rękę i ta ręka wciąż była wyciągnięta, czekał tylko na kolejne przypadki. Czy się z tym zgadzacie? Znaczy, uważam, że jeśli ktoś nie gra rzeczywiście w klubie i to tak długo nie gra, no to nie ma patrzeć, że ta pozycja to może to ktoś inny zagrać, tak? I cieszę się, że Maciek wraca do formy, bo to jest piłkarz pożyteczny, to jest piłkarz, który wiele potrafi dać tej reprezentacji, no i przede wszystkim to jest jego naturalna pozycja. I tyle. No, patrząc na Bartka Bereszyńskiego, który przekładał piłkę cały czas na prawą nogę, rzeczywiście teraz będzie większy komfort dla trenera, bo Bereszyński z prawej strony, no, chociaż Kędziela też znakomicie tę lukę wypełni. Wszystko grało, ale będzie lepiej. Szczególnie jak będzie tym skrzydłowym operującym od lewej strony Grosicki, no to pamiętajmy, że dobry
obrońca, tak? Nie ofensywny zawodnik, który gra na pozycji lewego obrońcy, bo Ryba jednak jest zawodnikiem, który został cofnięty ze skrzydłowego do obrony i tam jest w tych wszystkich działaniach defensywnych również skuteczny. Natomiast no, z ofensywnie grającym Grosickim, który no, ma nadać dużo z przodu, ale z tyłu wiadomo, że to, co od niego możemy oczekiwać, to żeby wrócił tak, zabezpieczył. I zabezpieczył, ale on nie odbierze, jakby nie będzie kimś, kto odbiera piłkę. No to tutaj dobrze, żeby ktoś, kto dobrze broni, był i te osoby, które wymieniłeś, i Kędziora, czy Bereś, oni tam dawali radę, tak? Mimo tego, że musieli tą piłkę przekładać, zgadza się. Czy dla Piotra Zielińskiego widzicie w nim taki, jakby jego pozycję, taką, którą ma właśnie w Napoli, właśnie tego takiego fałszywego, ewentualnie skrzydłowego przy jego umiejętnościach, czy raczej tutaj byście też... może nie to, że doradzili, ale też byście szukali mu ewentualnie w tej środkowej strefie, tak? Czy to jest i tu sobie poradzi? Nie, z Piotrem rozmawiałem a propos tej pozycji. On na poprzednim zgrupowaniu rzeczywiście trochę się otworzył, też na dziennikarzy i wspomniał, że on się tam dobrze czuje na tej lewej stronie, tak, na takiego fałszywego skrzydłowego. Ancelotti daje mu możliwość schodzenia do środka również, ale on tam się dobrze czuje i myślę, że on też, jak się ten sezon będzie rozkręcał, też będzie czuł się lepiej, pewniej, bo to końcówkę sezonu miał całkiem przyzwoitą, naprawdę nieźle sobie radził. Znaczy jak w klubie grasz na tej pozycji i później grasz w reprezentacji, to pewne nawyki, pewne rzeczy łatwiej ci jest, tak? A on jest na tyle kreatywnym zawodnikiem, że właśnie lubiący schodzić do środka, być w środku, ale też potrafi wykorzystać jaką pozycję skrzydłowego, jest obunożny, potrafi z daleka w Napoli to, co strzelał bramki z 20-25 metrów, czyli tylko jakby życzyć reprezentacji, żeby była zdrowa. Tak, no, jemu przede wszystkim też życzę, żeby taka aura, która przez jakiś czas, mam wrażenie, wokół niego jest, takiego niespełnionego talentu, żeby to zniknęło. Że duże oczekiwania wobec niego. Tak, i ta presja tych oczekiwań, że ty musisz więcej. To jest bardzo ambitny człowiek według mnie i też jest świadomy tego, co by chciał zrobić i też co od niego się oczekuje. Natomiast miałem wrażenie, że on był też ofiarą kilka razy takiej frustracji związanej z tym, że ktoś by chciał, żeby on robił coś innego niż tak naprawdę odpowiada jego piłkarskiej naturze. Dla mnie to jest bardzo silny reprezentacji punkt i też na przyszłość uważam ktoś, kto kiedyś będzie kluczowym zawodnikiem. A patrząc na tę reprezentację, już kończymy. Kto może wystrzelić w tej reprezentacji? Kto może być takim jakby troszeczkę objawieniem? Robert Lewandowski. Otóż nie, no wiadomo, ale z innych, troszeczkę z drugiego szeregu. Bielik, naprawdę. W tej chwili Bielik, na niego liczę, jemu się będę przyglądał, czekam rzeczywiście na jego grę, dobrą grę w reprezentacji Polski, w większym wymiarze. Także dziękuję za dzisiejszy magazyn sportowy. Tomasz Sokołowski, a moimi gośćmi byli Jacek Kurowski, dziękuję, Jacek Bednarz. Miłego dnia. Dziękujemy bardzo, kłaniamy się. Do usłyszenia za tydzień już z Arkiem Błaszczykiem.